wymontowanie wału mocarni. Dosyć skomplikowana operacja, ale spróbujemy. Żeby to zrobić, trzeba na początek odobyć i odkręcić śrubę. Tu są takie długie śruby 19, podejrzewam, że długości mają około 100. Trzecia, ostatnia. Chyba tam nie dojdę. Może teraz. Yes. Musimy mieć przedłużkę inną. Zastosujemy taką długą przedłużkę. Może się odkręci. Tu leży. Kto by wiedział, że ona tu jest. A teraz jest która? To jest twoje. Trzymaj. No i teraz trzeba wysunąć wał. Mamy już wszystko odkręcone. Ciekawe, jak on wyjdzie stąd. Czy chętny będzie do wyjścia, czy nie za bardzo. Nie wiem, w którą stronę go w ogóle wybijać. Czy w prawo, czy w lewo. Zobaczymy. No, próbujemy wybić. Pójdzie to tak po psiu? Nie. Tak lekko idzie? Nie wiem, czy nie tak. Wczoraj nie było. Co tam się w ogóle dzieje? No idzie. No jakoś wyjątkowo lekko idzie. Tu nawet żadnej siły nie użyję na ten moment. Co go tam wyciągnięcie pociągnął? To masz zachowanie. To masz, by tu się przydał. Czekaj, ja bym to w pusty może teraz wyjął. Bo ja nie wiem, czy trafimy w pust. Masz takie szczypce kominerki? O. To w pusty w ogóle jakoś różne tu się działo. No nie powinnaś tak już siedzieć. Tamten jeden nie wypadł? To wał podróbka. W oryginale to ja ledwo wydłubałem te. Jak wyjmować? No wyjmij go całkiem, jak go wyciągniesz. Kurczę. Poszło delikatnie, a tu mocarnie wyjęcie. No. Nie, bo ja muszę mocarnię podnieść. No i wału nie ma. Mamy wymontowany wał. To jest wał w podróbce. Nie wiadomo, on jest krzywy na pewno. Ale że tak lekko wyszedł, też jestem zdziwiony. W ogóle żadnej siły nie trzeba było używać. Nic. Niepotrzebnie te gwiazdy odkręciłem. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Tu już przy łożysku coś się działo? Nie.
Wał mocarni Bizon. Mamy dwa wały do porównania. Państwowy i rzemiosło, jak to się kiedyś mówiło. Tu w ogóle nie ma tych prowadzeń na zrobionych. Jakoś tak trochę inaczej ten wał jest zrobiony. Technologia na pewno wykonania tego wału jest inna. Ciekawe jak materiał. Jak to sprawdzić twardość wału? Nie wiem. Wstawimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy to tak łatwo wejdzie?